Już jest. Ok, to więc witam wszystkich oficjalnie na naszym czwartkowym studium biblijnym. Więc tak jak zawsze rozpoczniemy modlitwą, a później nam po modlitwie pastor usłuży Słowem Bożym. Aleluja. Boże, dziękujemy Ci za ten kolejny dzień łaski. Dziękujemy Ci, że dałeś ten nowy dzień, byśmy będąc teraz na ziemi mogli Ciebie doświadczyć. Możemy przybliżać się do Ciebie w ten sposób, a właśnie doświadczyć Twojej miłości, Boże, bo wszystko, co mamy, jest dzięki Twojej miłości, dzięki łasce, którą okazałeś nam poprzez swojego Syna, Boże, i dziękujemy Ci, że my dzisiaj jesteśmy tutaj, by jeszcze więcej doświadczać właśnie tej miłości, bo Panie, Ty chcesz, byśmy poddawali się Tobie i przyjmowali tą miłość i przekazywali ją właśnie, byśmy ten czas, który mamy mierzyli, byśmy wykorzystali w mądry sposób właśnie. I my dziękujemy Ci, że właśnie poprzez spotykanie się, poprzez studiowanie Słowa Bożego możemy właśnie napełniać się tym żywym Słowem, Słowem, które oddziela nas od tego świata, ale i możemy właśnie mieć tak samo ten sposób wpływ na ten świat poprzez właśnie napełnianie się tym Słowem i możemy, tak jak Słowo Boże mówi, że Słowo jest pochodnią dla naszych stóp, ale jest nie tylko dla naszych stóp, ale możemy właśnie usługiwać i innym. Dlatego dziękujemy Ci, Boże, że dałeś nam to Słowo, byśmy tutaj właśnie mogli iść tą drogą, którą nam przygotowałeś. Właśnie Słowo te prowadzi nas do miejsca obiecanego, Boże, i my dziękujemy Ci, że my właśnie poprzez studiowanie tego Słowa możemy iść tą jedyną, tą drogą, tą wąską drogą, która doprowadzi nas dzięki Twojemu Duchowi, który zamieszkał w nas, doprowadzi nas do miejsca właśnie, które już nam przygotowałeś, Boże. Ja dziękuję Ci, że będziemy mogli teraz mieć dobrą społeczność między sobą, ale przede wszystkim możemy mieć społeczność z Tobą i możemy przyjmować to, co nam dzisiaj przygotowałeś. I błogosławimy teraz pastora, jego usta, niech przekażą nam właśnie Twoją wolę i błogosławimy wszystkich naszych tutaj tu zebranych, te uszy duchowe, byśmy słyszeli, byśmy przyjmowali i byśmy wykonywali te słowa, byśmy nie byli tylko słuchaczami, ale byśmy byli wykonawcami, Boże, bo w ten sposób możemy uwielbić Ciebie, Panie. My dziękujemy Ci, że dajesz nam odwagę, byśmy to czynili. Dziękujemy Ci, że możemy właśnie przyjmować te słowo, które przemienia wpierw nas i tych wokół nas, Boże, poprzez to, że właśnie otwieramy swoje usta, dzielimy się tym, co nam ofiarowałeś. Dlatego, Boże, oddajemy ten czas w Twoje ręce i uwielbi się właśnie przez te słowo, poprzez nasze przyjmięcie tego słowa i właśnie, gdy przyjdzie pora, byśmy mogli tak samo się w nim podzielić. Dlatego dziękujemy Ci, Panie, za ten czas łaski i oddajemy Tobie cześć i chwałę, uwielbienie. Amen. 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 Aleluja. Wszystko za blisko. Może teraz. Jak zawsze, tak i dzisiaj również witam bardzo serdecznie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pozdrawiam i błogosławię tym cudownym imieniem Jezus. Wierzę, że i dzisiaj również to przesłanie będzie nam służyło ku zbudowaniu, ku pokrzepieniu, ku pocieszeniu, ku wzmocnieniu. Jak już brat Dawid się modlił, abyśmy umieli być wykonawcami Bożego Słowa. Także dziękuję za piękny wstęp modlitwy. Bracie Dawidzie, mężu Boży, niech Bóg Cię błogosławi, błogosławi wszystkich, którzy są dzisiaj. Również może w przyszłości tego przesłania. Wiedz, że w tym czasie, gdy będziesz słuchała tego przesłania, ręka Boża będzie nad Tobą, aby Cię błogosławić. Dzisiaj mamy piąte przykazanie, które rozpoczyna się w drugiej tablicy z Dekalogu. Pierwsza tablica Dekalogu, jak już mówiłem, regulowała stosunek pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Natomiast druga tablica otwiera regulację pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. I zaczyna się właśnie od przykazania, które brzmi: czcij ojca swego, matkę swoją, aby długo trwały twoje dni, którą Pan Bóg twój da tobie. Ewangelia, przepraszam, Księga Mojżeszowa, druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, wiersz 12. Przykazanie z obietnicą.
Chyba jedyne przykazanie, które właśnie jest, ale jedyne przykazanie, które jest z obietnicą. Czci ojca swego i matkę twoją, aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą Pan Bóg twój da to. A więc, jak widzimy, wspaniałe przykazanie, ale jednocześnie i obietnica równie wspaniała. Nam pozostaje jedynie to, aby to przykazanie wypełnić, wykonać. Tak modląc się też miałem w sercu, aby właśnie dzisiaj, szczególnie może dzisiaj, jak najwięcej dzieci, dziecierzy, osób, które mają jeszcze rodziców żyjących, aby mogły posłuchać, ponieważ to jest to bardzo ważne. Jest to bardzo ważne. To jest ta wspólnota bliźnich. To otwarcie teraz tej drugiej tablicy pokazuje, jak ważne jest traktowanie się wzajemnym szacunkiem, oporą, poniżeniem, a szczególnie właśnie to, co zostamy w tym, to, co zostamy w pierwsze słowo w tym przykazaniu, czci ojca swego i matkę swego. Słowo czci jest użyte jako najwyższe słowo, jako forma najwyższego słowa właśnie w tym obrębie oddania komuś należnego szacunku i uczcić ojca i matki. Jak wiecie, ja używam słowa uwielbiam, do Pana Jezusa Chrystusa. Było słowo czci, jest a coś tam było głośno, ale nie wiem, chyba już nam ucichło. Okej, fajnie. Tak więc widzimy w tym przekazaniu, jak bardzo Bóg może nie naciska, ale stoi za tym, żeby szacunek należny dla rodziców wpłynął pod każdym względem. Ponieważ rodzice są tymi, z których pochodzi kolejne pokolenie, a więc małżonkowie, jako małżonkowie przed Bogiem, przyjmują ten obowiązek wychowania dzieci. W liście do Efezjan czytamy właśnie obowiązek wychowania dzieci, zaspokojenia ich fizycznych i nie tylko, ale intelektualnych potrzeb, a więc wykształcenie, prawda, przygotowanie do samodzielnego życia. I to wszystko spada jako obowiązek na rodziców, by dzieci, ich potomstwo doprowadzić do przede wszystkim do poznania społeczności, do poznania Pana Jezusa Chrystusa i społeczności z Nim. Tak więc jeśli chodzi o dzieci, bardzo wiele zawdzięczają swoim rodzicom. Więc jest normalną, zrozumiałą rzeczą, że mają wobec nich, czy powinni mieć, ale i mają wobec nich wielki dług wdzięczności. My może już jako dorośli, żeśmy doświadczyli z perspektywy czasu, wiemy, jakim było nasze życie, czy byliśmy już chrześcijanami, czy nie, ale nasz stosunek i relacja do naszych rodziców. I myślę, że niejednokrotnie możemy się uderzyć w piersi, powiedzieć sobie, no w tym czasie troszeczkę się źle zachowałam w stosunku do moich rodziców. Ale to było, to przeszłość, prawda? I dzisiaj nie jestem w stanie już tego odwrócić. Ale jeżeli to jest, na ile to jest możliwe, nasze dzieci, kolejne pokolenie, powinniśmy starać się tak, jak Słowo Boże mówi, wdrażać w nich Boże Słowo, wdrażać w nich te biblijne Boże zasady, aby one rozumiały to wszystko. Aby one wszystko to z uniżeniem i z pokorą mogły też przyjmować. Wiemy doskonale, że żadne pokolenie nie może się obejść bez innego pokolenia. Ja tutaj troszeczkę zaczerpnę tego wszystkiego przeciwko temu, co się obecnie też dzieje, znaczy przeciwko, ja nie mam na to wpływu, ale tak się dzieje. Co chcę przez to powiedzieć, że każde pokolenie, które jest, z tego pokolenia rodzi się, powstaje następne pokolenie. I bez pokolenia nie ma kolejnych. Nie było wcześniejszych i nie byłoby kolejnych. Stąd dlatego potrzeba jest rodziców jako ojca i matki, płeć męska i żeńska. A więc te dwie płcie, one wpływają na to, że może powstać, może się rodzić
pokolenie za pokoleniem. I mamy to od dnia do dnia dzisiejszego. Więc jeśli ten Boży porządek będzie odwrócony, to nie trzeba czekać końca świata, ludzie sami wymrą, po prostu unicestwią się, bo nie będzie kolejnego pokolenia. Nie muszę tego dokładnie tłumaczyć. Wierzę, że każdy rozumie i wie, o co chodzi. Natomiast potrzeba jest, abyśmy w sposób właściwy i rzetelny, rozumiejąc to, szanowali to, co Bóg ustanowił. To, co Bóg ustanowił poprzez swoje słowo. Opuści ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, kobieta. Opuści ojca i matkę, mąż, przepraszam, opuści rodziców, połączy się z żoną swoją, czyli z kobietą, mężczyzna z kobietą, i ci będą dwa jednym ciałem, a będą z jednym ciałem, prawda, będą owocować, będą mieć potomstwo. I to jest ten biblijny właściwy porządek. Dzisiaj żyjemy w czasie, gdzie to wszystko jest powracane w niektórych sytuacjach, miejscach, do góry nogami, całkowicie odwrotnie, wbrew Bogu, wbrew Bożemu porządkowi, ale to tylko na siebie ci wszyscy ściągają przekleństwo poprzez to, że przeciwstawiają się Bożemu Słowu. Przez nakaz tego piątego przykazania, to nie tylko do Izraelitów było, ale również i do nas dzisiaj, Bóg daje tą obietnicę długiego życia. I to jest fakt. Jeśli Bóg tak powiedział, to jest prawda. Aby ci się długo żyło i do ziemi, to akurat nie dotyczyło Izraelitów, której ziemi, którą posiądą, ale to również jest przykazanie, które jakby działa do dnia dzisiejszego, ponieważ Bóg tak powiedział. I ono wszystko, to wszystko, co Bóg powiedział, do dzisiaj jest tak i amen. Pismo Święte bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie reguluje ten stosunek człowieka do człowieka, a w tym piątym przykazaniu właśnie dzieci wobec swoich rodziców. I jak czytamy już w pierwszym Tymoteusza, w piątym rozdziale, tam Biblia mówi, niech się najpierw nauczą żyć pobożnie w swoim domu i oddawać rodzicom, co im się należy. To bowiem podoba się Bogu. A więc nie jest to jakiś wymysł ludzki, choć wiemy, że moralne zasady te ludzkie też w jakiś sposób są brane pod uwagę w wielu domach, w wielu rodzinach, ale tak powiedział też Pan Bóg. To jest Boże dzieło, to jest Boża zasada. Więc stosunek dzieci wobec rodziców możemy tak zawrzeć w takich słowach czy obowiązku czci, miłości i posłuszeństwa. A więc jeśli dzieci będą miały to w swoich sercach względem rodziców, to takie zasadzone te słowa czci, słowa miłości i posłuszeństwa, no, taka rodzina, można powiedzieć, może być wzorcowa. Taka rodzina ma wiele tego, co może przejść zwycięsko. To jest Boże dzieło, to jest Boża zasada. Będziemy te wszystkie aspekty dzisiaj poruszać, a więc obowiązek czci rodziców. Czym jest ten obowiązek czci ojca i matki? Uznać ich znaczenie, uznać ich autorytet, traktować ich z jak najwyższą powagą, z poważaniem i wierzyć w to, że to są rodzice, nadając im właściwą rangę w życiu, szacunek. A więc to jest zadanie dzieci, aby tak czcić swoich rodziców, aby tak oddawać im jakby cześć swoim rodzicom. To, ponieważ Bóg nakazuje, to Bóg nakazał i Bóg wiele w tym wszystkim ma wielki udział w tym wszystkim, aby i pokazuje przez Słowo Boże, jak czcić, jak szanować. Wiemy, że diabeł nie poprzestaje
albo na nierobieniu nic, ale też tutaj i w tym ma swój udział, aby podważyć wszystko to, to Boże. Podważyć to, to Bóg. Jak Bóg mówi, czci rodziców, czci ojca i matkę, a więc przychodzi diabeł i wręcz odwrotnie. Wręcz odwrotnie buntuje, stwarza bunt i inne rzeczy, aby się nie działo to, co powiedział Pan. I wiele jest takich złych czy negatywnych rzeczy, które działają w tym świecie, w którym poprzez sugestie czy podszepty szatańskie wiele dzieci, czy starszych, młodszych, gdzieś ulega, którym ulega właśnie. Jest na przykład, to możemy też zauważać, nawet ja często to widzę, z czego jestem niezadowolony, bardzo smutny w swoim sercu, jak ja widzę taką, zauważam poufałość, takie spoufalanie się względem rodziców, dzieci do rodziców. I to można spotkać bardzo często, tak dzieci małe czy większe już takie, czy młodzież, pozwalają sobie na takie niegrzeczne słowa w stosunku do rodziców, pod ich adresem. Słowa, które nie przystoją, które są bardzo i brzydkie, i niewłaściwe, i wbrew temu, co Bóg powiedział, czci ojca i matkę. A na przykład słowa, które używane są, jest i w filmach czasami też możemy to słyszeć, ale nie tylko. Możemy to widzieć na porządku dziennym. Jak się zwracają do matki stara, czy stary, czy ojca bywa. I to wszystko nie oddaje chwały Bogu, a wszystko też to nie jest oddawaniem czci rodzicom. Dzieci, które się kłócą z rodzicami, stawiają na swoim, są oparte, chcą dochodzić swoich racji, nawet poprzez różne inne jakieś rzeczy. A jak dorastają, jak wyrastają z tego wszystkiego, dorastają, to później nawet często i obelgami rodziców swoich obrzucają. No i nie raz, nie dwa zdarza się, że rodzice na starość są już całkowicie sami, ponieważ dzieci ich odtrącili, dzieci odrzucili, nie chcą mieć z nimi nic wspólnego. To są smutne informacje, smutne wieści, ale żyjemy w czasach, gdy Biblia tak mówi właśnie, że rodzice w tych czasach, dzieci w tym czasie będą nieposłuszni rodzicom i te wszystkie rzeczy. Dlatego taka poufałość nie powinna nigdy zakradać się i rodzice nie powinni też na to pozwalać, żeby się dzieci spoufalały, ale uczyć je biblijne zasady, ponieważ szacunek dla rodziców, niezależnie od tego, czy jest małym dzieckiem, czy już jest nastolatkiem, czy młodzieńcem, czy nawet później, jak już pójdzie z domu na swoje, szacunek dla rodziców jest jak najbardziej wskazany, ponieważ Bóg powiedział, czci ojca. I to nie jest tylko na jakiś czas, to nie jest tylko czcić ojca i matkę, gdy do 20 lat, czy do lat 15, czy 30, ale czci ojca. Jest to stałe takie przykazanie, by czcić ojca i matkę. A później kolejnym takim negatywnym sygnałem jest również poczucie wyższości. Staje się coraz bardziej dojrzałe, coraz większe, prawda? Rodzice są coraz bardziej, bardzo często, niedomężni nawet. A więc czasami jest tak, że uwydatniają się bardzo, bardzo wyraźnie to, podatnia się to, że dzieci mają to poczucie wyższości, nawet niejednokrotnie dochodzi do poniewierania swoimi rodzicami. To nie jest to dobre i nie jest to właściwe. To jest przeciwko temu przekazaniu. Dzieci, gdy same się uniezależniają od rodziców, dorobią się majątku czy jakiegoś wyższego stanowiska, nie zawsze tak jest oczywiście. To nie jest norma, to nie jest reguła, ale możemy to często zauważać. I nawet jak przewyższają wykształceniem swoich rodziców, wiedzą, prawda, często jest tak, że właśnie poprzez poczucie wyższości nad swoimi rodzicami odnoszą się z pogardą, odnoszą się z takim umniejszaniem wagi rodziców. A co wy tam wiecie?
że wy się tam znacie, starej daty jesteście i tak dalej, i tak dalej. Jest to przeciwko, jest to występowanie przeciwko temu przekazaniu, które brzmi czci ojca i matkę swoją. Dochodzi również taka niepokojąca czy sytuacja, czy sygnał niepokojący, to jest również to, że dzieci często wstydzą się swoich rodziców. A więc jeżeli ich nie szanują od początku, jeżeli spoufalają się do nich, a później zaczynają po prostu gardzić nimi, dochodzi często do tego, że no i wstyd zakrada się w serca takich dzieci i wstydzą się swoich rodziców, wstydzą się ich pochodzenia, wstydzą się, by się do nich przyznawać, publicznie się już nie pokazywać, w ogóle o nich nic nie mówić, o swoich rodzicach. A więc ten wstyd nie jest też właściwy i jest też przeciwko piątemu przykazaniu czci ojca i matki, a więc nie wstydź się ojca i matki. To pamiętać trzeba, to jest ojciec i matka. I to oni nas zrodzili, a nie my ich. Biblijny przykład czci ojca i matki. Weźmy Józefa w Egipcie. Józef był w Egipcie, ale nie wstydził się własnego ojca. Nie wstydził się ojca, nie wstydził swojego rodu, nie wstydził swojego pochodzenia, nie wstydził się. Czytamy, że nawet najpiękniejszym wozem wyjechał naprzeciw swoich rodziców, gdy ujrzał swojego ojca już starszego, prawda, już starego nawet, rzucił mu się na szyję, uszył go i płakał. A więc był człowiekiem, który nie wstydził się swojego ojca, nawet przed królem wyznał, że jego ojciec i bracia byli pasterzami, a pasterze byli bardzo obrzydliwością taką byli dla Egipcjan. W ogóle ród pasterski i pasterze, oni pogardzali tym wszystkim. A jednak Józef nie wstydził się wyznać tego przed faraonem, przed królem, prawda, i że to jest jego ojciec, że on z takiego rodu pochodzi, że oni są właśnie tymi pasterzami. Tak samo czytamy, gdy czytamy o Salomonie, w tam pierwszej królewskiej, drugi rozdział, 19 wiersz. Salomon też swoją matkę Batrzebę również uhonorował, chociaż wiemy, znamy w tym momencie akurat jej złe zamysły, prawda, ale on ją uszanował, powiedział, to jest jego matka i nawet gdy w tym czasie kazał podać krzesło dla swojej matki, aby usiadła sobie obok niego. A więc to jest pokazany szacunek dla ojca, dla matki. A więc i nam nie może być inaczej. I my nie możemy też inaczej postępować. A więc musimy traktować rodziców, jeśli mamy jeszcze rodziców, z jak największym szacunkiem i jak z największą czcią. Nie możemy też dopuścić, aby jak to też w niektórych domach jest, rodzice, choć już są staruszkami, czy matka, czy ojciec, są służącymi w domu. A więc, bo tak się często też traktuje. Sam znam takie przypadki, że rodzice, matka szczególnie, jest służącą w domu u swoich dzieci. To jest wręcz żenujące i to nie powinno mieć miejsca. Jeżeli są dzieci, jest młodzież, która teraz słucha, pamiętajcie, Słowo Boże mówi, Bóg powiedział, czci ojca i matkę swoją. Jeżeli przyjdzie taki czas, że trzeba będzie się zaopiekować rodzicami, to trzeba się będzie zaopiekować i dać im jak najlepszy, najlepszy szacunek i cześć. Pan Jezus o tym bardzo wyraźnie mówi. Czci ojca i matkę swoją, Bóg powiedział, oraz to, że złorzeczy ojcu i matce, niech poniesie śmierć. To było bardzo konkretne, bardzo rygorystyczne przekazanie. Pan Jezus Mateusza czytamy w 15 rozdziale, tak mówi. To, ktokolwiek by rzekł ojcu lub matce, to, co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie potrzebuje czcić ani ojca swego, ani matki swojej. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. To jest traktowanie rodziców jak przedmiot.
traktowanie rodziców jako jak rzecz jest niedopuszczalne. Dać to, co się należy, prawda, i do widzenia, i żadnych relacji, żadnego niczego więcej, miłości, szacunku. To niedopuszczalne, to jest niedopuszczalne, żeby takie rzeczy miały. Jeszcze gorzej jest, gdy właśnie są rodzice poniewierani przez, powiem, użyję to słowa, takie tak zwane wyrodne dzieci, które nie tylko się wstydzą swoich rodziców, ale brutalnie się z nimi obchodzą i na każdym kroku, zamiast wykazywać szacunek, to wręcz odwrotnie, pokazują, że są niepotrzebni, że już czas, aby się ich pozbyć. I to jest bardzo, bardzo złe w oczach Bożych. To jest bardzo złe w oczach Bożych. Czytamy w Biblii, jeżeli łzy uciśnionych i wdów docierają do Boga we dnie i w nocy, jak ciężkie muszą być złe łzy z poniewieranej matki czy ojca przez swoje dzieci. Jest to przeciwko temu przekazaniu, które mówi właśnie: czci ojca i matkę swoją, by oddać cześć należną dla swoich rodziców. Nie tylko gdy rodzice są w stanie sponsorować, nie tylko wtedy, gdy rodzice są w stanie coś pomóc, dobrze zrobić, wziąć swoje dzieci, czy starsze, czy młodsze, pojechać z nimi, ale w tym czasie, gdy już nie są na to, nie są w stanie to uczynić, albo już nie stać ich na to. A więc ta cześć, bez względu na wszystko, bez na okoliczności, powinna być im okazywana. Słowo Boże kieruje bardzo surowe i ostre słowa pod adresem tych, którzy w tak zły, czy w bardzo zły sposób traktują, czy traktowali, czy traktują swoich rodziców, lekceważąc, poniewierając, czy nawet podnosząc rękę na swoich rodziców. To już jest niedopuszczalne. Wiem, mam świadomość tą, że często rodzice zgadzają się z takim niewłaściwym postępowaniem swoich dzieci. Często rodzice nawet w pewnym momencie jakby może cieszą się nawet z tego, czy może nie do końca cieszą, ale zgadzają się z tym, bo albo to malutkie, albo to jeszcze nie rozumie. Nie tak. Ono wszystko rozumie, jeśli pozwolimy mu raz, to drugi raz będzie gorzej. Skąd dzisiaj mamy dzieci, które już są, powiedzmy, zniewolone różnymi rzeczami. Tak. Dzieci zniewolone różnymi rzeczami. Choćby telefon. Dziecko od małego miało w rękach telefon i dzisiaj, gdy nie dostanie, dostaje spazmy. Krzyk, płacz, wręcz nie do zniesienia. Dlaczego? Już jest zniewolone. Rzeczą, którą teraz może rodzice dopiero zobaczyli, że to niewłaściwe postępowanie było, ale sami do tego doprowadzili. W wielu rodzinach jest tak, że dziecko jeszcze nie umie chodzić, a już z telefonem, prawda, już z telefonem siedzi i ogląda. To nie jest wychowanie właściwe. To nie oczywiście ja nie, na to nie mam żadnego wpływu, ani nikt z nas, ale każdy, który ma dzieci, może mieć wpływ na swoje potomstwo, które w sposób właściwy, biblijny wychować. A to, co mówię, na pewno sami żeście mogli sobie to skonfrontować w wielu sytuacjach, widząc takie i inne zachowanie dzieci. A więc Słowo Boże bardzo kieruje surowe słowa pod adresem tych, którzy właśnie lekceważą swoich rodziców, czy podnoszą nawet na nich rękę. Dawno, dawno temu, ja akurat nie byłem świadkiem tego, ale słyszałem, to było, jeszcze byłem młodzieńcem, to się działo chyba w Wałbrzychu, w Polsce, na Białym Kamieniu. Syn, no wyrodny wtedy syn, doił od matki, prawda, pieniądze. Brał od matki pieniądze, no i jakoś jednego razu, nie wiem szczegółów, ale nie chciała mu dać, czy nie miała, nie dała mu. Wzięli, zagotowali szajnik wody, prawda, i ponoć wlali jej do buzi. Z kolegami przyszedł pan. Karygodne zachowanie, syn, ponieważ raz nie dostał, a wiemy, że takie rzeczy mają miejsce w świecie, że rodzice
że dzieci podnoszą ręce na swoich rodziców, niejednokrotnie przyprawiając ich o śmierć czy o kalectwo. Czci ojca i matkę swoją. Wszystko to, co nie idzie w parze z tym słowem, jest wykroczeniem. Wykroczeniem i postępowaniem przeciwko temu przekazaniu, a Bóg w swoim czasie weźmie w obronę pokrzywdzonych, ale nie dopuści, by jego słowo było szargane. I każdy odpowie na taki czyn. Czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej. Kto uderzy ojca swego albo matkę swoją, poniesie śmierć. Więc podniesienie ręki na ojca, na matkę karane było śmiercią. To było bardzo surowe przekazanie, bardzo ostre, bardzo przekazanie, które nie mogło być podważone w żaden sposób. I często czytamy w Biblii, że jeśli gdzieś syn był krnąbrny, niesłuszny, nieposłuszny, przyprowadzali, rodzice mieli prawo przyprowadzić go przez starszych, powiedzieć, ten syn jest pijak, żarbok, krnąbrny, nieposłuszny, nie słucha nas, prawda? I obywatele miasta mieli prawo go ukamienować. Oczywiście to już jest ostateczna, jakaś taka bardzo drastyczna sytuacja, ale takie było prawo. Tak można było zrobić z takim, który sprzeciwiał się Bożemu przekazaniu, które mówi czci ojca swego i matkę swoją. Drugie, w 21 rozdziale 2 Mojżeszowej czytamy, kto złorzeczy ojcu swego, swemu albo matce swojej, poniesie śmierć. Również tam, kto uderzy, ale również kto złorzeczy nawet. Kto, trzecia Mojżeszowa, ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. Dzisiaj nikt nikogo za to nie zabija, a więc za podniesienie ręki na ojca, na matkę, prawda, nie jest karana śmiercią takiej osoby. Bo przecież też nie o to chodzi, dlatego lepiej przekazanie zastosować. Czci ojca i matkę swoją. W 5 Mojżeszowej, w 27 rozdziale czytamy, przeklęty, kto zlekceważył swego ojca i matkę. Więc bardzo, bardzo ostro i surowo Słowo Boże, Bóg przez Słowo Boże piętnuje występowanie przeciw piątemu przykazaniu. Występuje przeciwko tym, którzy w jakikolwiek sposób negatywny, czy odnoszą się, czy mówią o rodzicach, czy nie okazują szacunku, a jeszcze gorzej, by mieli podnosić rękę na swoich rodziców, Bóg się bardzo temu przeciwia. W przypowieściach czytamy, kto przeklina swojego ojca i swoją matkę, ten go lampa w ciemnej nocy zgaśnie, w przypowieści 20 i 20. Lampa w ciemności zgaśnie, więc to jest porównany człowiek do ociemniałego, który idzie w ciemności, nie wie dokąd idzie, jeśli nie szanuje, nie czci ojca i matki. Przypowieści 23-22. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził i nie gaj swoją matką, dlatego że jest staruszką. Jest to po części to już, co powiedziałem, ale Słowo Boże stoi za tym wszystkim, za tym, by czcić ojca, by czcić matkę, by nie pogardzać tymi, którzy dali życie nam, dali życie tym. Również w przypowieściach czytamy w 30 rozdziale, oko, które ojca wyśmiewa i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Widzimy tutaj właśnie w tym wszystkim, jak Pan Bóg docenia szacunek względem rodziców, a z drugiej strony, jak bardzo sprzeciwia się, czy surowy jest dla tych, którzy nie podporządkują się, czy nie będą chcieli się podporządkować Bożemu Słowu, Bożej woli, temu, co powiedział Pan Bóg, ci ojca i matkę. A więc też również tak, mieliśmy te dobre przykłady w Biblii, gdzie Józef właśnie nie wstydził się ojca. Mamy też biblijne przykłady złego traktowania rodziców. Weźmy Ham, drugi syn Noego, śmiał się z ojca i czytamy, że został wyklęty ze społeczności rodziny.
rodzinnej. W rezultacie z tego przekleństwa narody chamickie nigdy nie władały światem, ponieważ ojciec powiedział, niech będzie przeklęty Kanaan, niech będzie najniższym sługą swoich braci. A więc za to, że wyśmiał ojca, za to, że się naigrywał i naśpiewał ojca. Absalom za bunt przeciwko własnemu ojcu, uciekając z pola bitwy, prawda, zawiesił się na własnych ojcach, na własnych włosach i zginął z rąk żołnierzy, ponieważ zbuntował się przeciwko swojemu ojcu. Bóg nigdy nie honoruje buntu. Nawet w słusznej sprawie, gdyby ktoś powiedział, ale miałem rację. Nie, Bóg powiedział i tylko Bóg, zawsze Bóg ma rację, Boże Słowo ma rację, ponieważ Bóg tak powiedział i zapisał swoją rację w swoim Słowie i nie mamy tutaj nic do jakiegoś ale. I Absalom poniósł za to śmierć. Znamy też również sytuację z Lotem, jego córki, za ten niegodziwy czyn ściągnęły przekleństwo na swoich potomków. Czy nawet Ruben, chociaż był pierwszym synem Jakuba, stracił swoje pierworództwo za to, że dopuścił się hańbiącego czynu. A więc jest ten obowiązek miłości, obowiązek czci i szacunku względem rodziców, względem swoich rodziców. I to szczególnie do nas się, do tych osób, które jeszcze mają swoich rodziców żyjących, aby w właściwy sposób do nich się odnosić, aby we właściwy sposób ich tolerować, szanować, tolerować, w sensie czczenia swoich rodziców. A więc ta miłość, cześć, miłość i posłuszeństwo względem rodziców, one są nierozłączne. I umiejętne i właściwie od nas, rodziców zależy, by wpajać to swoim dzieciom. Biblijne zasady. Tą biblijną zasadę, że to jest przykazanie z obietnicą. Jeżeli dzieci będą czy podporządkują się temu przekazaniu, to obietnica ich czeka. Wspaniała obietnica. Długie życie. Bo to długie życie może oznaczać tu na ziemi, ale to długie życie również oznacza wieczność. Niekończące się życie wieczności. To jest długie, bardzo długie, po prostu wieczne. A więc to wszystko Bóg ma na uwadze dla tych, którzy respektują Boże Słowo, którzy piąte przykazanie właśnie i do niego podchodzą z całym szacunkiem, jak dzisiaj słyszeliśmy w modlitwie, by wykonywać, by wypełniać, wykonywać, być wykonawcą Bożego Słowa, a nie takim pustym słuchaczem. W jedno ucho wpadło, w drugim wyleciało i sprawa załatwiona. Nie jest załatwiona. Niech czczenie, szacunek, posłuszeństwo rodziców będzie przez rodziców wpajane naszym dzieciom. Aby one umiały również przekazać to kolejnemu pokoleniu. Ponieważ to nie będzie się kończyło, nie kończy się tylko na tym, że my nauczymy swoje dzieci. Jeśli my nauczymy swoje dzieci właściwej postawy i właściwego zachowania, właściwego podejścia, właściwego stosunku do nas, do rodziców, tak również one będą później mogły to przekazać swoim dzieciom, swojemu pokoleniu, naszym wnuczkom czy prawnuczkom, jeśli dożyjemy. A więc takie źródła wdzięczności dla rodziców, no jest ich wiele, jak okazać wdzięczność rodzicom, prawda? Jest to wdzięczność z naszych serc. Akurat nie wszyscy może już mamy rodziców, ja już nie mam swoich rodziców, a więc ja dzisiaj z perspektywy czasu tylko mogę powiedzieć, że po nowonarodzeniu, po nawróceniu się, prawda, mam nadzieję, myślę, to z serca zrobiliśmy wszystko względem naszych rodziców, prawda? A więc ta miłość, ten szacunek, to uczczenie naszych rodziców. Ale wdzięczność również powinna płynąć z serca dzieci względem rodziców. A więc również jednocześnie, gdy miłość rodziców do własnych dzieci wiąże się z tym, że są one owocem miłości.
No tak w zasadzie powinno być właściwie, że dzieci są owocem miłości. Dwoje ludzi się pobiera, mężczyzna z kobietą, mężczyzna z kobietą. Nie tam jednakowi, prawda? I od państwa później kradną dzieci, biorą. To nie chodzi w rachubę, to nie jest w ogóle biblijne. To nawet nie ma o czym dyskutować, to jest paranoja. Ale mówimy o właściwym Bożym porządku. Mężczyzna i kobieta stanowią jedno ciało. Mają wspólne dzieci, owocem ich miłości, owocem są dzieci, potomstwo, prawda? A więc te dzieci, które później wychowują, dają im jak najlepsze warunki, aby mogły mieć w tym życiu jak też i jak najlepiej. Ale też i odwrotnie, później dzieci z kolei też odwdzięczają się, powinni się odwdzięczać również miłością do swoich rodziców za wszystko to, za życie, które przez nich Bóg im dał, prawda, przez rodziców. A więc to jest taki, można powiedzieć, dług wdzięczności dzieci względem rodziców. No i ważne jest, aby też rodzice mieli autorytet u swoich dzieci. My wiemy, autorytet, ktoś ma autorytet, bo sobie wypracował, prawda, tam zdobył szkołę, nauczył się, prawda, wypracował, ma jakieś ważne stanowisko, jest jakimś autorytetem, prawda, czy w kościele jest autorytetem, prawda, znanym. Ale tu chodzi o autorytet rodziców. Wiemy, że najwyższym autorytetem, jakikolwiek jest, był, jest i będzie, jest ten, który powiedział o sobie, jestem, który jestem. Jest Bóg Wszechmogący. Bóg jest tym najwyższym autorytetem i nie ma innego. On jest tym najwyższym. Niemniej jednak Bóg jakby część tego autorytetu swojego czy jakiś inny może, w innej może postaci przekazał dla rodziców, na rodziców, złożył na rodziców, aby również ten autorytet był zachowany rodziców przez dzieci. Aby dzieci uważali ten jako najwyższy autorytet tu na tej ziemi. A więc jest Bóg, to jest ten najwyższy autorytet. Absolutnie, i tu nie ma żadnej mowy, żadnego ale na ziemi najwyższym autorytetem dla dziecka jest rodzic. Są rodzice, tata i mama, ojciec i matka, rodzice, najwyższym autorytetem. Dlatego Pan Bóg tak bardzo ważno powiedział, czci ojca i matkę swoją. Czci ojca i matkę swoją. I to jest nakaz, biblijny nakaz, chociaż to było w Starym Testamencie. Ten nakaz przetrwał do końca. Sam Pan Jezus Chrystus nieraz, właśnie mówiąc o innych przykazaniach, włączał to przykazanie czci ojca i matkę swoją. To jest Boży porządek. To jest Boże przykazanie. Przykazanie, które sam Bóg dał dla człowieka, dla dzieci względem rodziców, aby uważali jako rodziców swoich za ten najwyższy autorytet na ziemi, bo poza nimi jest tylko Pan Bóg. Poza autorytetem rodziców jest tylko Pan Bóg. Jeśli jest jakiś inny autorytet większy od rodziców, a pomiędzy Panem Bogiem, no to coś jest nie tak. My szanujemy autorytety, oczywiście ja również szanuję autorytety, ale dla mnie największy autorytetem, Biblia tak mówi, byli rodzice. I dla każdego z was, kochani, którzy macie jeszcze rodziców swoich żyjących, rodzice tu na ziemi są najwyższym autorytetem. Powinni być dla was najwyższym autorytetem. A nad rodzicami, czy nad nimi jest ten najwyższy autorytet, którym jest Pan Bóg. Alleluja. I to jest cudowne. Jeśli zachowamy taką procedurę autorytetu, że rodzic dla mnie jest najwyższym autorytetem na tej ziemi, tu i teraz, a Pan Bóg tym najwyższym autorytetem, ja nie będę miał problemu, aby uszanować inne autorytety. Jak? Czy to pastor, czy starszy w zborze, czy usługujący w zborze. Nie będę miał żadnego absolutnie problemu i tamte autorytety uszanować, szanując te autorytety. Tak więc autorytet rodziców dla dzieci powinien być zachowany w najwyższej postaci.
jak również bezwzględny szacunek. Czci. Pan Bóg nie powiedział, czci tam w tym przykazaniu. Czci dobrego ojca i szanuj świętą matkę. Czy czci świętą matkę. Nie. Tam nic takiego nie ma. Albo szanuj dobrego ojca, który ci będzie dawał co miesiąc ileś tam pieniędzy, czy matkę, która ci będzie no stop gotowała, prawda, czy smażyła placuszki. Nie. Tam jest bardzo konkretnie, krótko i zwięźle napisane. Czci ojca i matkę swoją. Bez wymienienia jakichkolwiek innych rzeczy. Czci ojca twego i matkę twoją. I nie ma nigdzie napisane, że jeśli rodzice tego nie spełniają, no to nie musisz ich czcić. Jak coś ci dają, czy coś innego, coś ci nie pasuje u nich, nie. Czci ojca i matkę swoją. I również rodzice mają, również mają szanować swoje dzieci, prawda? Nie do, tam, czy będziemy do tego dojdziemy, by nie pobudzać ich do gniewu i tak dalej. No jeżeli rodzice nie spełniają swojego obowiązku, bo Biblia też reguluje obowiązek rodziców względem swoich dzieci, a więc też za to przed Bogiem ciężko odpowiedzą rodzice, a więc dla nas też jest lekcja, to już może nie dzisiaj akurat, nie, ale też jako rodziców względem wychowania dzieci. I mamy tutaj przykład z Biblii również Heli i jego synowie, prawda, którzy się dopuszczali takich rzeczy krnąbrnych, prawda, niewłaściwych, niegodnych nawet, no a jednak Heli na to nie zważał i nic z tym nie zrobił. No i wiemy, jak się to wszystko się zakończyło. Dlatego apostoł Paweł pisze do rodziców również w liście do Kolosan, w 3 rozdziale, wierszu 21. Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Aby nie upadały na duchu. Są różne tłumaczenia, inne tłumaczą, aby nie ducha w nich nie gasić i tak dalej. Ale by często właśnie jest tak, że rodzice źle się odnoszą do swoich dzieci, czy robią postępują nie tak względem dzieci, pobudzając je do jakiegoś rozgoryczenia, do jakiegoś złego zachowania, co jest też bardzo niewłaściwe. I tu w tym przypadku rodzice za to przed Bogiem odpowiedzą. I wydałoby Bóg, abyśmy właśnie w tej mądrości Bożej nadal mogli nasze dzieci wychowywać zgodnie z Bożym Słowem, zgodnie z tym, jak Bóg nakazał. Bo wiemy, że dzisiaj państwo czy rządy, władze nie do końca albo w ogóle działają przeciwko Bożemu Słowu, stąd często mamy to, co mamy. Jak już wspomniałem, jest to jedyne przykazanie z obietnicą, jeśli chodzi o piąte przykazanie. I to przykazanie, abyś długo żył na ziemi, to było kierowane tam do Izraela, którą Pan Bóg twój da tobie, ale ja tu powiedziałem też o życiu w tej nowej ziemi, w tej nowym niebie, nasza wieczność z Panem Jezusem Chrystusem. O czym czytamy, czy w liście do Efezjan, czy również w drugiej księdze Mojżeszowej. Tak więc to, co nauczymy nasze dzieci, jak to się mówi, to co przekażemy naszym dzieciom, to bardzo często one będą również mogły później przekazać kolejnemu pokoleniu. Dlatego to jest tak bardzo ważne, aby trzymać się Bożej zasady, aby trzymać się Bożej drogi, ponieważ to przetrwa. Jedynie taka postawa i takie nauczanie przetrwa w obliczu różnych sytuacji, w obliczu różnych takich nawet przeciwności. Powiemy, że diabeł chodzi wokoło, jak lew ryczy, patrzy, kogo by tu pożyć, jak się przeciwstawić Bożemu porządkowi. A więc jeżeli dzieci też nie szanują swoich rodziców, nie będą szanowali swoich rodziców, niech nie oczekują też, że kiedyś, albo niech nie oczekują, że kiedyś ich dzieci własne będą szanować z kolei, czy odkazać szacunek dla nich. Ponieważ to idzie jak przekleństwo spadające z pokolenia w pokolenie. Idzie albo błogosławieństwo, albo przekleństwo. A więc żyjmy pod błogosławieństwem Bożym, przekazujmy to błogosławieństwo, uczmy tego błogosławieństwa, aby to błogosławieństwo było przekazywane kolejnemu pokoleniu,
i to poszanowanie dzieci wobec swoich rodziców było szanowane w każdym kolejnym pokoleniu. Dlatego tak bardzo ważne jest, by właśnie przekazywać to, co właściwe, a właściwym jest prawda Bożego Słowa. Więc dobrze, idziemy dalej. A więc miłość do rodziców nie polega tylko na samych słowach. O tym wspomniałem właśnie. To nie, albo tylko pomówienie, kocham was i na tym nic więcej. A więc za słowami też muszą iść czyny. Czyny, które wskazują na to, że ja szanuję swoich rodziców, że je czczę, moich rodziców, że oddaję im należną szacunek. I w razie potrzeby okazuję również wskazaną pomoc swoim rodzicom. A więc dzieckom, które miłuje rodziców, nie zasmuca ich. I często jest tak, że dzieci zapewniają, gdy są młode, prawda, zapewniają swoich rodziców, o, zawsze będziemy z wami, my do końca, wy z nami, czy ze mną, prawda, nigdy nie opuścimy. To jednak czasami widzimy, że gdy dorosną, zaczyna być całkiem coś innego. Nie umieją się zdobyć na szacunek, na posłuszeństwo. Często wpływ ma inne pokolenie, czy inne dzieci, czy młodzież inna na te nasze dzieci, bo też chcą im dorównać. I skoro tamci się tak odnoszą, no to ja nie mogę być gorszy. I również, prawda, podobnie. Pamiętam jeszcze, odpowiem o tym. Jeszcze byłem, mogłem, no, nastolatkiem, prawda, i chcąc tak się też upodobnić właśnie do innych. Coś tam mama do mnie mówiła, to było na podwórku, mieszkaliśmy na wsi, a przechodzili też inni ludzie w ten czas. Coś tam mama mówiła, żebym coś zrobił, czy coś, czym mówiłaś, bo nie pamiętam, o co chodziło. W każdym razie powiedziałem do mamy, spokojna twoja czaszka. Tak się odezwałem. Wiecie, że ja to pamiętam do dzisiaj i do dzisiaj wiem, że to było bardzo złe i gdzieś sumienie moje się wtedy później odezwało, bardzo smutno było. Jeszcze byłem poganinem wtedy, nie wiedziałem, nie umiałem tego przeprosić, gdzieś przeprosić jako poganin. Ale gdzieś w sumie już mi się odzywało i ja poczułem taki smutek w moim sercu, jak mogłem tak się odnieść do mojej mamy. Wierzę, że to już dzisiaj Bóg mi to wszystko wybaczył, prawda? Ale powiedziałem o tym dla tego, abyśmy nigdy czegoś takiego, wy młodzi, którzy jesteście, może słuchacie teraz, czy już troszkę starsi, macie 15 czy 20 lat, abyście nigdy tak do swoich rodziców nigdy się nie odnosili w sposób taki niewłaściwy. A więc dziecko zawsze, my jako dzieci, czy dziecko powinno zawsze miłować swoich rodziców i pomagać im, nieważne w jakich to czasach żyjemy, nieważne w jakich czasach się znajdujemy. Szacunek powinien być okazywany swoim rodzicom bez względu na wszystko, bez względu nawet na to, czy są młodsi, czy już są starsi, prawda, bardziej dołężni, ale ten szacunek, ta cześć, czyli ojca i matkę swoją wciąż powinno być na najwyższym stopniu przez nas respektowane względem naszych rodziców. I ta serdeczna pomoc z naszej strony, ze strony dzieci, względem swoich rodziców. Pamiętać, dzieci powinny pamiętać o swoich rodzicach, pamiętać o ich, no to powiem tak, no, urodzinach, prawda, o ich rocznicach ślubu, prawda, rocznicach ślubu swoich rodziców, prawda, też nie powinno się o tym zapominać o tym, ale uczcić właśnie ich tylko też, nie tylko tak pobieżnie, ale w sposób taki jakiś szczególny. No oczywiście niewątpliwie, albo takim bardzo, bardzo objawem miłości do rodziców jest to, że modlimy się o nich. Dzieci powinny się modlić o rodziców. Oczywiście rodzice modlą się o dzieci. Ja codziennie modlę się o nasze dzieci. Ja codziennie mam tą możliwość i dziękuję Bogu, że mam tą możliwość, by modlić się o nasze dzieci. Jestem wdzięczny Panu Bogu za nasze dzieci, za dzieci ich dzieci, dla tych, których włączył do mojej rodziny, prawda, więc synu, synową, zięciów, prawda, za wnuki,
A więc modlę się za całe pokolenie i modlitwą moją jest, aby gdy przyjdzie Pan Jezus, nikogo z całego pokolenia nie zabrakło. Więc jako rodzice powinniśmy, jest to nakaz, jest to obowiązek, żeby modlić się o nasze dzieci i dalsze pokolenia. Ale też i dzieci powinny modlić się, jeśli mają jeszcze żyjących rodziców, modlić się o swoich rodziców. A więc jest to jakby nakaz Bożego Słowa. Ta miłość wynika z posłuszeństwa Bożemu Słowu. W Przypowieściach 1:8 czytamy: Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. A więc to szczególne takie zalecenie, by posłuszeństwo było na najwyższym poziomie względem rodziców. Zachowaj, synu mój, przykazanie swojego ojca, nie odrzucaj nauki swojej matki. Przypowieści 6:20. Utwar na zawsze w swoim sercu. Jowień nawet na szyję pada, gdy będziesz będzie ci towarzyszyć w drodze i chrzcecie będzie częścią twojego snu, a gdy się młodzisz, odezwij się do ciebie. Szacunek, uważanie względem rodziców, względem ojca i matki. A więc to jest modlitwa również dzieci za swoimi rodzicami. Synu mój, czytamy również w Przypowieściach, strzeż moich słów i zachowaj moje przykazanie u siebie. Strzeż moich przykazań, a będziesz żył. Strzeż mojego wskazania, jak swej źrenicy. Przyjmę do swoich palców i wypił się na tablicę swojego serca. Przypowieści 7:1-3. A więc nakaz, Boży nakaz modlitwy czczenia twoich rodziców. Słuchaj swojego ojca, bo on cię zrodził. Przypowieści 23:22. I nie gać swoją matką, dlatego że jest staruszką. To są Boże słowa. To Bóg tak powiedział i Bóg te słowa zapisał. Ale apostoł Paweł, bo ktoś powie, to Stary Testament, ale apostoł Paweł w Nowym Testamencie również napisał słowa Duch Święty przez niego, przez Ducha Świętego. Synowie, bądźcie posłuszni rodzicom we wszystkim, bo to się podoba Bogu. Kolosan 3:20. Efezjan 6:1. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom waszym w Panu, bo to jest rzecz słuszna. To nie jest jakiś wymysł, to nie jest coś, jakiś slogan tylko, ale to jest Boża zasada, Boży porządek, Boże prawo, Boże przykazanie. Ale co czytamy o Panu Jezusie? Pan Jezus, czytamy o Nim, że i on powinien być zawsze dla nas tym najdoskonalszym przykładem i jest, wierzę, że jest, wzorem i posłuszeństwa jako dziecka względem rodziców. My czytamy o tym w Ewangelii Łukasza 2:5-1, że był im posłuszny. Pan Jezus rodzicom był posłuszny. Można powiedzieć, że był Bogiem. Tak, nigdy nie przestał nim być. Że był w ciele, nigdy nie przestał być Bogiem. Ale tu na ziemi, w ciele, jako przykład dla dzieci, jako przykład dla nas ludzi, że był posłuszny swoim rodzicom. Nieposłuszeństwo dzieci, ponieważ żyjemy w czasach, jak wiemy, czasach ostatecznych. Przyjście Pana Jezusa jest tuż tu. Jednym ze znaków czasów ostatecznych jest nieposłuszeństwo dzieci. To nieposłuszeństwo, o którym czytamy właśnie w liście do Tymoteusza, to że mówi, w czasach ostatecznych dzieci będą rodzicom nieposłuszni. Ja więc bardzo wyraźnie tutaj Słowo Boże nas uczy, nauczy nas o tym i pokazuje czasy, które obecnie są, że są to czasy ostateczne. Ponieważ nieposłuszeństwo dzieci dzisiaj widzimy jest nawet wręcz nagminne. Wręcz nagminne to nieposłuszeństwo wciąż i ono się wciąż potęguje. Ja wiem, że można powiedzieć, państwo do tego przykłada rękę. Tak, bo państwo nie pozwala, aby zastosować Bożą zasadę, prawda? Więc jednokrotnie musimy więcej kłaść nacisku na modlitwę i być wzorem, przykładem dla naszych dzieci, prawda? Ale też nie godzić się ze wszystkim, co państwo czy rządy też promują. A więc te czasy ostateczne idą i przychodzą coraz bardziej widoczne, że dzieci są nieposłuszne swoim rodzicom. A więc niezależnie od wszystkiego dzieci, posłuszeństwo rodzicom zawsze powinno być na najwyższym poziomie. Chociaż powiem teraz biblijną czy apostolską jedną zasadę, gdzie dzieci
mogą być nieposłuszne. O, coś nowego, prawda? Może dzieci się teraz ucieszą, niektóre, czy młodzi, którzy to usłyszą, że jest taki wyjątek, apostolski wyjątek, można powiedzieć, może, że dzieci w tym wyjątku są jakby, nie jest obowiązkiem słuchać swoich rodziców. A kiedy to jest? No, w przypadku niewłaściwego ich postępowania rodziców, prawda? Nie są wzorem, nie są przykładem, prawda? Gdy zabraniają uczęszczania na nabożeństwo do kościoła, gdy zabraniają czytać Boże Słowo, gdy zabraniają się modlić, czy namawiają do grzechu. Więc tutaj można zastosować tą apostolską zasadę, która w Dziejach Apostolskich 5:29, która brzmi: trzeba więcej, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Więc to jest tylko ten jeden wyjątek, przypadek. Ale nie sądzę, nie wierzę w to, że my jako wierzący chrześcijanie, jako Boże dzieci, mielibyśmy kiedykolwiek zabraniać dzieciom się modlić, czytać Boże Słowo, nie zabranić im chodzić do kościoła, czy namawiać do grzechu. No wręcz to jest wbrew nawet naturze. Wbrew naturze. Więc nikt nawet tego, nikt z nas tego nie ma w sercu, więc wręcz odwrotnie, jest troska o naszych dzieci. Ta troska o ich dobro. A więc wiemy, że najwyższym dobrem jest to, gdy poznają Pana Jezusa Chrystusa i będą szli Jego śladem. Będą szli według Jego słowa, tą drogą, którą jest On sam. Mając życie w sobie, życie Pana Jezusa Chrystusa. A więc ja mówiąc o tym jednym wyjątku, wyjątku, nie promuję tego wyjątku absolutnie, ale mówię, jest to jeden wyjątek, gdzie jeśli komuś zabraniają, prawda, jakiś rodzice, to wątpię, chyba że w świecie. Ale często jest tak też właśnie, że dziecko się jeszcze nie ma swoich lat, nie jest pełnoletnie. No i zabraniają rodzice, tak, zabraniają chodzić do kościoła, zabraniają czytać Biblię, modlić się. No nic na siłę nie mogą tego zrobić w tym momencie, ale mogą się modlić, że rodzice nie muszą widzieć. Mogą modlić się takie dzieci w drodze do szkoły, wracając ze szkoły. Mogą gdzieś czytać Biblię. Dzisiaj telefony są powszechnie dostępne i Biblia w telefonie. Zawsze jest na to sposób, aby gdy dorosną, by już pójść tą drogą, właściwą drogą, którą jest Pan Jezus Chrystus. A takie dziecko, które pozna Pana Jezusa Chrystusa, jest mu wcześniej zabraniane, gdy dojdzie do pełnoletności i dalej pragnie, ma to pragnienie w swoim sercu iść za Panem Jezusem Chrystusem. W większości drogą jest tak, że poprzez taką ufność i zaufanie Panu Jezusowi Chrystusowi, że nawet gdy już jest później pełnoletnie, rodzice widząc takie dziecko, że nie zmieniło swojego toku myślenia, swojego postępowania, ale całym sercem oddane jest, by iść za Panem Jezusem Chrystusem, niejednokrotnie albo w większości jest tak, że i rodzice idą w ślady swoich dzieci czy za dziećmi, by przyjść, by oddać się w ręce Pana Jezusa Chrystusa, bo wtedy też również to dziecko szczególnie modli się o swoich rodziców, modli się razem z całym kościołem, z całym zborem i Bóg bierze, wysłuchuje taką modlitwę i cały dom jest zbawiony. Różnie to Bóg działa. Chwała Bogu za to. A więc to są rzeczy, które niejednokrotnie mają miejsce w życiu, ale pamiętajmy, że Bóg nigdy nie pójdzie na żadne ustępstwo. I też nie mamy już dzisiaj na to czasu, ale też jako rodzice musimy, gdy dziecko wychodzi z domu, gdy wychodzi za mąż, córka, czy syn się żeni, też musimy umiejętnie albo pozwolić na to, by została odcięta tak zwana pępowina. Żeby to dziecko, to nie znaczy, że my je dajemy na zatracenie, ale też bardzo często wpływ, ingerencja rodziców, taki związek jest tak silna, że doprowadza to jednokrotnie nawet do rozwodu, gdy pępowina nie jest odcięta. A więc, kochani, przykazanie, które brzmi, przypomnijmy je sobie: czci ojca
swego i matkę swoją, dni twoje na tej ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Ale też pamiętajmy o modlitwie za naszymi dziećmi. Dzieci, pamiętajcie o modlitwie, o swoich rodziców, a rodzice też pamiętajcie o Bożych zasadach, by nie przeginać z racji nadmiernej troski, jakiegoś nadmiernego starania się, ingerowania w momencie, gdy dzieci już idą na swoje. Powiem tak, mają już swoje lata, są dorośli. To nigdy nie zwalnia nas do odpowiedzialności, by modlić się o nich. Jeśli jest możliwe, by jakąś dobrą, słuszną radę zastosować, podać, jak najbardziej, ale nie ingerować, nie wchodzić z butami w małżeństwo, które się rodzi, które zostało związane, zrodzone. Bo często są tego negatywne skutki. Dlatego pamiętajmy o odcięciu pępowiny. Ale nigdy nie odetniemy się od modlitwy, a nawet pościć za dziećmi, za tym małżeństwem, czy tym związkiem, które będzie da pokolenie, kolejne pokolenie dla nas, jako rodziców naszych dzieci, a kolejne pokolenie będą wnuki, później prawo, Boże, Bóg na tej ziemi nam da. Pamiętajmy, Boże Słowo zawsze musi być na najwyższym poziomie respektowane i oddać należą cześć, czci ojca i matkę swoją. Ale rodzice, też nie pobudzajcie do gniewu swoich dzieci, nie gaście w nich ducha. Więc ta miłość, wzajemna miłość, cześć, miłość, posłuszeństwo. A przede wszystkim to, że jestem związany miłości z Panem Jezusem Chrystusem. I ta miłość daje mi siłę i moc, by również kochać innych, miłować szczególnie. Kogoś mogę bardziej miłować właśnie, no, przecież wiadomo, Pana Jezusa, ale bardziej tu na ziemi niż własne dzieci. No, moją żonę, dzieci, prawda, później wnuki. Kochani, niech tym wszystkim nam Bóg pomoże. Wy, którzy jeszcze macie rodziców, niech Bóg pomoże wam właśnie to przykazanie stosować i stosować je w najwyższej formie, by czcić ojca i matkę. Niech Bóg was błogosławi, ponieważ to przykazanie jest z obietnicą. I niech ta obietnica pomnaża się w życiu was, którzy jeszcze macie rodziców, by to przykazanie ustanowić jako najwyższy priorytet w swoim życiu na ziemi, względem człowieka do człowieka. Dziecko i rodzic. Niech Bóg was błogosławi. Niech rozciągnie swój parasol ochrony nad każdym z nas. I niech w tym błogosławieństwie opływamy, oddając chwałę, cześć i uwielbienie wszechmocnemu Bogu, Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. 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 Halleluja. Amen.